Witam Was wszystkich bardzo serdecznie 8 kwietnia 2024 roku i pozdrawiam z Gliwickiego Parku. Słowo Boże, które jest wyznaczone na dzisiaj, zapisane jest najpierw z psalmu 112, pierwszego jego wersetu. Błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w Jego przykazaniach. I drugi fragment Bożego Słowa to pierwszy list Piotra, drugi rozdział i 21 werset. Chrystus pozostawił wam wzór, abyście poszli w Jego ślady. Błogosławieństwo, cóż to jest? W bardzo prosty sposób można by było powiedzieć, że życzenie dobra, życzenie powodzenia, życzenie Bożego dobra w Bożej myśli. To właśnie błogosławieństwo i jeśli takie błogosławieństwo mamy w życiu, to powodzenie życiowe, Boże błogosławieństwo, to bardzo się cieszymy i często z ogromną radością możemy powiedzieć, no Bóg nas prowadzi, Bóg nam błogosławi. I tego błogosławieństwa chcemy, na to błogosławieństwo często czekamy, czy na to życzenie tego błogosławieństwa czekamy w Kościele, na zakończenie nabożeństwa. Błogosławimy się, życząc Bożego błogosławieństwa na czas, kiedy mamy urodziny, różnego rodzaju jubileusze. Błogosławimy się w naszych domach. Błogosławieństwo to coś dobrego, Bożego. A kim jest błogosławiony mąż? Możemy dzisiaj chyba powiedzieć, że błogosławiony mąż, mężczyzna i kobieta. Cóż to za osoba? Z tekstu biblijnego dowiadujemy się, że to ktoś, kto kocha przykazania, a więc żyje tymi Bożymi przykazaniami. Żyje w Bożych zasadach, jest pewnego rodzaju wzorem dla wszystkich, których spotyka na swojej drodze. I dzisiaj możemy sobie zadać pytanie, jak stać się kimś takim błogosławionym przez Boga i błogosławionym do bycia z innymi, do błogosławieństwa innych. Z pomocą idzie nam ten drugi tekst, który mówi o naśladowaniu Chrystusa. Chrystus pozostawił wam wzór, abyście poszli w Jego ślady. I to jest recepta na to, jak być błogosławionym. Naśladować Chrystusa, bo kiedy naśladujemy Chrystusa i Chrystus jest w nas, to wtedy jesteśmy tymi, którzy błogosławią, którzy żyją w Bożych, chrystusowych zasadach, którzy zachowują się tak, jak zachowałby się Chrystus. Przynajmniej starają naśladować się to zachowanie Chrystusa. I to jest, drodzy, niesamowite spotykać takich ludzi na naszej drodze, ale także być tymi, którzy są błogosławieństwem dla innych. I tego pierwszego, i tego drugiego życzę wam bardzo serdecznie. Życząc Bożego błogosławieństwa i błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.